Cześć kochani, witam Was w kolejnym vlogmasie. Ja w sumie teraz zrobiłam sobie pielęgnację poranną, nałożyłam maseczkę i siedzę chwilę przy komputerze, dodaję vlogmasa na dzisiaj, na dzień, w którym nagrywam tego vloga. Bardzo się w ogóle cieszę, że te vlogmasy tak Wam się podobają, bo widzę, jak szybko je oglądacie, jak szybko klikacie, jak się pojawiają. To jest naprawdę przemega miłe. Wracam do pracy, a zaraz robimy śniadanko. A jeszcze kalendarz. Od Ciebie? Napieram no, teraz? I od Wiktorii. Dawaj. No dobra, podrobię. Potrzymaj. Masz gotowe? No, musisz oczy zamknąć. Dobra. Zamknij oczy. Dobra, czekaj. Okej. Okay. I ja już otworzyłem kalendarz i będę Ci mówił ciepło, zimno. No, wstać? Nie. Ciepło, zimno. No, zimno, no. Dzisiaj zrobiło cieplej. Tu, tam jest zimno. No, trochę tu. O, cię tu też. Tak w połowie było ciepło. A kancer! Ale trudne. Dzisiaj coś innego niż skarpetki, słuchajcie. Tam są dwie pary skarpetek. Nie, bo jest takie ciężkie. Talerz? O, chyba filiżanka i talerzyk. Tak to podglądam. Ale zapakowałaś, Katry, ja potrzebuję nożyczek. Szybkie cięcie. Zobaczcie, jaka piękna. Już tutaj spojrzałam na dole, że jest Zara Home. Taka filiżanka z talerzykiem świątecznym. Srebrna filiżanka. Śliczne. Dziękuję bardzo. Proszę. I idziemy teraz po kalendarz od Wiktorii. I od mamy. Mam jeszcze jedną część tego kalendarza. Zobaczymy, czy to dzisiaj, czy to nie dzisiaj. Uwaga, 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 uwaga. Trójka? Nie, czwórka. Co ja? Trójkę już otworzyłam. Czwórka. O, domek, zawieszka na choinkę i kolejna biała bombeczka. Super, dzięki bardzo dziewczyny. Tak się spodziewałam, że będzie coś na choinkę. Wrzuciłam herbatę dla Kacpra do szklanki i ja mam swoją herbatę. Dzisiaj czwarty, czyli mam herbatę czarną, black tea. No i oczywiście nasze kubeczki, które kupiłam w Home & You, dziewczynka i chłopczyk. Robimy na śniadanie, jak widzieliście, owsiankę. Mleko mi się już tutaj podgrzewa. Mam naszykowane płatki owsiane, płatki jaglane. Oprócz tego, no standardowo, dwie miseczki. I będzie to taka tradycyjna owsianka po prostu z miodem, z płatkami właśnie owsianymi i z orzechami. Mam orzechy nerkowca i orzechy laskowe. W ogóle chciałam Wam pokazać, jaki mamy ręcznik świąteczny. Zobaczcie, kupiłam go w makro. Cały w świąteczne reniferki, prezenciki, bałwanki, mikołajki i tak dalej. Także przyjemnie mi się sprząta. Skończyłam jeść śniadanko. Właśnie nam ktoś nad nami puka. Całe szczęście, że zaraz wychodzę do szkoły. Ale jeszcze chciałam otworzyć i zobaczyć, jak będzie pachniał nowy zapach. Mam tutaj zapach z takiej firmy My Fragrances, coś takiego, mam nadzieję, że dobrze to czytam. I to jest zapach jakiś tam drzewny i tak dalej, właśnie do salonu, do pokoju dziennego. Przywiozłam specjalnie tutaj na to mieszkanie, żeby otworzyć pierwszy raz, zobaczyć, jak to pachnie. I chyba pewnie w środku jest jakiś korek, jak zawsze w tych zapachach. Mhm. Szkoda. Może to się wciska tam? Robi się dziury tam? No, jest jakaś, no raczej się dziury nie robi. Wyciąga się. Nie, wyciąga się. I co tydzień potem trzeba zmieniać te patyczki jakby drugą stroną, czyli odwracać raz w jedną, raz w drugą. Okej, Kacper mi to otworzył i teraz tak, te patyczki, z tego co widzę na opakowaniu, po prostu wkładamy w ten sposób. No i zakręcamy tym, no i mamy te patyczki jakby zmieniać stronami, to każdy 7 dni. Ale chyba to można ściągnąć. Dobra. Spoko. Fajnie to wygląda. I bardzo ładnie pachnie. Już teraz czuję ten zapach. Czujesz, Kacper? Fajnie, tak świeżo i nie tak, wiesz, nie tak. No. Nie jest to taki zapach, który, tak, od którego może cię boleć głowa, tak, no nie? Tak. Fajny. Dobra, to zostawimy sobie, gdzie postawimy kacer? Pod telewizorem? Gdzie chcesz? Pod telewizorem. Okej. Okay. Niech pachnie. Zaczynam się właśnie malować.
do szkoły i tak naprawdę jadę na 4 godziny do szkoły, ale jak wrócę, to zrobimy room tour mieszkania. Pokażę wam, jak wygląda to mieszkanko, w którym aktualnie mieszkamy, bez ozdobienia, a w kolejnych vlogmasach będziemy kupować ozdoby i stroić je świątecznie. Kacper mnie oderwał od malowania, bo powiedział, że paczka przyszła tutaj od Joya. Joybox. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale Joya już nie będzie. Ostatnie wydanie, które było, ostatnia gazeta była ostatnia, bo w tym momencie Joy chyba... co tam jeszcze jest? Może nie uśmiercajmy, nie będąc pewnymi. Chyba, okay. Wydaje mi się, że okay. Chyba CKM i Playboy, ale w ogóle pewny nie jestem. Jak ktoś wie, może napisać w komentarzu. No tak, nie będzie już po prostu tych magazynów, a dostałam tutaj taką paczkę pożegnalną. It's time to say goodbye w imieniu całej redakcji magazynu Joy. Dziękujemy za 13 lat, które wspólnie spędziliśmy. Za każdą sesję zdjęciową, artykuł, wypowiedź czy miłe słowo. Super. Joy Team. I dostałam Joya po prostu. Super. Z Ewą Chodakowską na okładce. To jest na grudzień, czyli kończy się 2019 rok i kończy się Joy. Czyli jesteś ostatnią, tak naprawdę jedyną wybraną przez... Influencerką Beauty Rock. No, tak. Znaczy no, nie jedyną, ale ostatnią. Wróciłam do domu z powrotem po szkole, zrobiliśmy na szybko zakupy i przede wszystkim, co chciałam wam pokazać, to jakie widoki były, jak wyszłam z domu jadąc do szkoły. Spadł śnieg i rano po prostu drzewka w lesie, przez który przejeżdżałam jadąc do centrum Katowic, po prostu było masa śniegu i wyglądało to wszystko tak pięknie, że proszę, zobaczcie. Ja obiad zjadłam sobie w szkole, Kasper zjadł u dziadków, także obiad mamy, że tak powiemy, z głowy. Jesteśmy pojedzeni, Kasper w ogóle teraz kupił składniki i będzie robił kolację. Ma robić jakieś bagietki z takim farszem a la pulled pork, także... To nie jest a la pulled pork i to nie jest taki farsz a la pulled pork, to jest pulled pork. Okej, okay. Czyli to będzie jednak farsz pulled pork. No i powiedział, że musi zacząć już teraz robić, czyli o godzinie 15.30, żeby do wieczora, do tej 19.20 to było przygotowane i tam nie wiem, czy wymarynowane, czy co tam ma się dziać, także pokażę wam to nieco, jak będzie Kasper przygotowywał. Zobaczcie, Kasper tutaj teraz widzę na cebulce podsmaża mięsko w sosie pomidorowym i dodaję miodzik. Proszę bardzo, jaki kucharz. Proszę bardzo. Pachnie pięknie, szkoda, że wy nie czujecie. Ej, tyle? Serce. To już jest kawał mięcha. Idzie na 5 godzin do piekarnika mieszka. Kasper już wstępny etap gotowania skończył. Mięsko jest w piekarniku i podobno ma się bardzo długo robić, także czekamy na kolację. Na razie tylko nas kuszą zapachy, bo ciągle czuć taki piękny zapach pomidorowy. A ja w tym czasie otworzę kalendarze. Nie zapomniałam oczywiście o room tourze, room house'ie, czy... Nie, tour house'ie. Czy house tourze. Czy house tourze. Pamiętam, spokojnie zrobimy to. Najpierw kalendarz od Nyxa. Otwieramy trójeczkę. Ciekawy, jaki kolor dzisiaj. Ło, rozerwałam. Dzisiaj inna pomadka. Wczoraj były płynne, a teraz mamy taką w sztyfcie, Alabama kolor. Okej. Okay. Następnie Lancome. Ten kalendarz jest, no przepiękny. I trójeczka. Jest. Jaka duża dzisiaj, kurde. Coś fajnego pewnie tam dzisiaj znajdziemy. Kurde, ten zapach tych wszystkich paczuszek to jest po prostu, powiem wam, coś pięknego. O, jakiś ciekawy produkt. Jakiś lotion nawilżający. Spoko. Może dzisiaj sobie przetestuję. Z tyłu pisze tutaj, że to jest jakiś tonik chyba. Będę testować. Super. O, ja jestem crazy. Przecież miałam tworzyć tutaj dwa okienka, nie tylko jedne. Zapomniałam przecież wczoraj, też miałam otworzyć kalendarz, ale nie tak zdążyliśmy. Mówię, przecież czwarty vlogmas, o Boże. Okej, okay, gdzie jest czwórka? Jest. Czyli ja otwieram dzisiaj podwójna przyjemność, otwieram dzisiaj dwa opakowania, dwa prezenty. Okej, okay. Tutaj co mamy? Coś malutkiego tym razem. O, mam ten produkt w dużym wymiarze i jest naprawdę spoko, także jak nie testowałyście, to śmiało możecie. I właśnie ja lubię te kalendarze za to, że dzięki tym małym wszystkim testerkom, małym próbkom możemy spróbować produktu i potem przekonać się ewentualnie do kupna większego albo stwierdzić, że to jest w ogóle beznadziejne, gówniane i nie opłaca się kupować kolejnego, także to jest fajna opcja. Dobra, no to jeszcze jedno okienko z Nyxa i tutaj już jest płynna.
kolor to São Paulo. Coś takiego, bardzo fajny kolor, ładny. Dobra, i szybciutko Maybelline, też dwa okienka, trójka i czwórka. Czwórka jest tutaj. O, zobaczcie co jest tutaj, super. Uwielbiam ten tusz i tak wymyśliłam, że na samym końcu po hausturze zrobię Wam rozdanie. Dostałam dzisiaj w PR paczkach od Lovely Vivo lakiery do paznokci. Ja przecież noszę żele, więc stwierdziłam, że Wam je wydam. Tam jest chyba 6 lakierów czy 7 i dam Wam też ten tusz, bo mam go już nawet chyba w dwóch sztukach. Używam, ale podzielę się z Wami. Czyli czwórka i trójka jest gdzie? Tu. O, tego produktu nie znam. Baza pod maskarę. Spoko, nie znałam wcześniej w ogóle tego produktu. Dobra, nie będę się szarpać z tym wyciąganiem, wyciągnę sobie to zaraz na spokojnie. Fajnie, będę testować, a to leci dla Was na rozdanie. O, zapraszam, zapraszam, zapraszam na room tour. Room tour, house tour. Okej, okay, tutaj są drzwi wejścia, które się nie zamykają. Także zamykamy je. No i tu mamy taki mini przedpokój. Mieszkanie ogólnie naprawdę nie jest duże, jest małe, więc za dużo tutaj zwiedzania nie ma, ale pewnie jesteście ciekawi, także no tutaj jesteśmy w przedpokoju. Co mamy? Standardowe rzeczy, parasolka, szczotka, łyżka do butów, zapach, który naprawdę mega pachnie. Ja ten zapach mam od dzisiaj, w sumie go otworzyłam. Jestem przezachwycona i jestem pewna, że ten sam zapach zamówię jak się skończy, bo naprawdę jest super, bo nie jest przytłaczający, czyli jakby, wiecie, nie boli głowa, ja na przykład nie lubię takich ciężkich zapachów. Tu mamy łazienkę, ale może łazienkę zostawimy na sam koniec, bo to jest mniej ważne. Jakiś worek z paczek, które dzisiaj przyszły, trzeba wyrzucić. Okej, okay, kuchnia. Kuchnia jest przepiękna i ogólnie mi kuchnia bardzo się podoba. Zwłaszcza te płytki takie rose gold, miedziane, nie wiem czy to widać na filmie. Bardzo, bardzo daje to klimatu. Jest ciężkie w utrzymaniu porządku, bo już gotowaliśmy tutaj 2-3 dania, odkąd jesteśmy, no i bardzo, bardzo się brudzą. Ciężko jest je domyć, trzeba najpierw płynem do naczyń, później jeszcze wszystko ręcznikiem papierowym i płynem do spryskiwaczy i na koniec jeszcze takim produktem do ala polerowania szkieł. Także trochę problem z utrzymaniem, ale wygląda super, więc myślę, że warto. Oczywiście piękny kącik sprzątający, ręcznik papierowy świąteczny, jakiś tam płyn do szyb. Tutaj akurat kupiłam dzisiaj w Lidlu serwetki świąteczne. Chyba 4 złote, czy nawet 3 złote, fajne świąteczne. Kubeczki widzieliście z Home & You. Tutaj taki kącik, wiecie, jeszcze nie umyta patelnia, bo Kasper gotuje, także wiecie jak to jest z mężczyznami, nie bardzo lubią po sobie sprzątać, więc Kasper gotuje, ja sprzątam. No czajnik, kuchenka, tutaj kupiliśmy owoce i warzywa i kącik prezentuje się bardzo dobrze, bardzo smacznie. Ja uwielbiam w ogóle owoce i warzywa, także bardzo, bardzo fajnie. Blat! Można na nim gotować, a przy okazji można sobie usiąść i przy nim na szybko coś zjeść. Tutaj właśnie w tym kąciku rozpakowywałam przed chwilą kalendarze. Tutaj mamy choineczkę, która tutaj jest główną gwiazdą na tym vlogmasie. Choinka dziewczyn z kalendarza. No i zagospodarowałam sobie miejsce pod stolikiem na wodę. Podejdź Kacper, pokaż. Tutaj postawiłam wodę w zgrzewkach. Kacpra woda, moja woda, zgadnijcie, która jest moja, która Kacpra. Jestem ciekawa, czy wiecie, którą ja lubię. No i co? W sumie teraz jesteśmy już z kuchni prosto do saloniku, takiego naprawdę mini, bo zobaczcie, ja zajmuję tutaj tyle miejsca, jestem dość szczupła i już praktycznie nie ma dużej przestrzeni, ale jest bardzo przytulnie dzięki temu. Kanapa, no tutaj w sumie dużo rzeczy jest gdzieś tam, wiecie, tu komputer, tu nie będę siadała, ale bardzo nam się podoba to, że jest dużo roślin, bo naprawdę jest roślin, jest masa. Są tutaj dwie roślinki, tu dwie roślinki, tu roślinka, mały stoliczek, który też fajnie tu wygląda. No i czego tu więcej chcieć? Nie potrzeba nic więcej, jest bardzo przytulnie. Dywanik też bardzo ładny, taki sam jak w sypialni. No i tyle, tyle. Idziemy do sypialni, która jest tuż obok. Tutaj jest sypialnia. Jeszcze coś tam, wiecie, niedościelone łóżko, może niezbyt perfekcyjnie. No i jest Monstera. Kasper też jest bardzo zadowolony, bo Kasper bardzo lubi roślinki, zwłaszcza Monstery. Więc jak zobaczyliśmy, że tutaj jest w tym mieszkaniu, to w ogóle byliśmy super zadowoleni. Fajnie, bo są dwie nocne szafki obok łóżka, więc można postawić, położyć telefon do ładowania na noc i tak dalej. Tutaj mamy ten nasz oczyszczacz, który widzieliście we vlogach poprzednich na moim kanale. Tu jest taka lampka, którą sobie doświetlam i jest bardzo fajna, bo jest lekka i nie ma kabli, bo jest ładowana na takie, jakby wiecie, jak to się nazywa, akumulator, czyli po prostu wkładamy, no i możemy ją nosić bez kabla, bardzo mocno świeci, pokażę Wam, naprawdę daje po oczach.
daje po oczach bardzo. No i tak naprawdę w sypialni tyle. Tutaj karton, w którym przywieźliśmy rzeczy, no i wkładam sobie tutaj wszystkie paczki z PR-ów, które przychodzą. Tutaj kalendarze, kolejna roślinka. Fajna, dość spora szafa z lustrami, czyli jak wstajesz, to widzisz się pięknie bez makijażu, jak wyglądasz w danej chwili opuchnięta, bo jest możliwość zobaczenia się. W środku szafa, no to powkładane mieliśmy, mamy też kurtki, bo akurat nie mamy na przedpokoju wieszaka, co jest minusem, więc wkładamy kurtki tutaj, strona Kacpra, moja strona, no jak na powiedzmy te 20 parę dni, w grudniu spokojnie się tutaj zmieszczę, gdybym miała przywieźć wszystkie swoje ubrania, to mógłby być problem, żeby zmieścić się w całej. No i idziemy dalej, czyli ostatnie pomieszczenie, łazienka. Łazienka jest bardzo ładna, bardzo nam się podoba, mamy trochę problem z drzwiami, bo nieco opadają. No ale w łazience jest wszystko, bo łazienka nie ma akurat szafek, więc wszystko jest na wierzchu. Tutaj suszarka, prostownica, której używam aktualnie, kosmetyki, mam w kosmetyczkach takie podręczne, których używam, pralka, jeszcze z niej nie korzystaliśmy. Pewnie będę dzisiaj robiła wieczorem pranie, więc tyle się dowiemy. Tutaj zrobiliśmy sobie taką reklamówkę na brudy, bo nie mamy kosza na brudy, czyli wszystko składamy po właśnie tutaj. Toaleta, no to po prostu toaleta. Tu mam też jakieś tam swoje kremiki, których używam do testów, maseczki, takie rzeczy. Kacpra kulka ulubiona pod pachy. No i co? Ręczniki przy umywalce, mam gąbkę do umycia, szczotka, pasta, płyn do rąk, no i chodźcie do prysznica. Ale tutaj akurat mamy powieszony ręcznik, który kładziemy sobie pod nogi, a tutaj po prostu schnie, żeby wiecie, nie był przez cały dzień mokry, więc go tutaj powiesiłam, tam są takie miejsce, była akurat jakaś rurka idealna, więc tutaj jest, no co, deszczownica, słuchawka, prysznic, no i płyny. I używam aktualnie takiego świątecznego, no bo jakby mogło być inaczej, w święta na Vlogmasie The Body Shop, to jest taki właśnie stricte świąteczny. No tutaj mam jeszcze jedną taką piankę pod prysznic, fajna, bo, no pokażę wam. Jak zwykła pianka do golenia, naprawdę fajnie, fajnie się tym myje. Także jest to, tu Kacper myje takim head and shouldersem, ale nie przeciwopierzowym. Uważajcie bardzo na head and shoulders przeciwopierzowy, bo bardzo niszczy skórę głowy i nie jest zbyt dobry dla włosów. Tu jest wersja, którą dostałam w sumie chyba z olejkiem organowym i to jest nieprzeciwopierzowa wersja. Także poszli w inne produkty, no płyn do higieny intymnej, płyn do twarzy na pryszcze, w sumie jego używam do pleców. Tutaj mam płyn zwykły do twarzy, którym myję twarz. Tutaj mam mój szampon do włosów, to wiecie jaki, pokazywałam w poprzednich vlogmasach. Tutaj, wow, woda. Została jeszcze odżywka, której używam aktualnie do włosów. No, maszynka do golenia, no i Kacpra Foreo. Kacper ma Foreo męskie i też na szczęście odkąd ma Foreo, myje buzię dokładnie i oczyszcza ją jakkolwiek używa kremu, wcześniej tego wcale nie robił. No i co? Myję sobie rękę z tej pianki, żeby nie marnować przy okazji umyję ręce. Ja bardzo często myję ręce, przez to często mam bardzo przesuszone, zwłaszcza zimą. Także ręce umyte, ręczniczki. No i koniec! Koniec mieszkania, nie ma już tutaj nic więcej do pokazania. Zapomniałam powiedzieć o lampach, bo one też mi się bardzo podobają. Jak już wyszliśmy, to możecie zobaczyć, bardzo fajnie wyglądają. Teraz zauważyłam, że są tutaj ukurzone, więc będę musiała zaraz umyć, bo teraz wcześniej się nie przyglądałam, a faktycznie zebrał się kurz. No i tyle! Room touru tyle. Może od razu przy okazji powiem wam o tym rozdaniu. A co? Pójdziemy do sypialni i pokażę wam, co jest do wygrania w rozdaniu. Okej, okay, i mam tutaj paczuszkę dla was na rozdanie. Jezu, jak ja szłam przez to łóżko. Paczuszka na rozdanie naszykowałam w ten sposób. O! Światłość. W ogóle mi się zawsze przypomina w takich sytuacjach, kiedy nagle zapala się światło. Scena z filmu Skok przez płot. Kacper nie oglądał, bo Kacper nie lubi bajek. Takich, wiecie, animowanych filmów. Ja uwielbiam wszystkie bajki i tak dalej. Przypomniała mi się scena i zawsze mi się przypomina, jak tak nagle zapala się światło. Właśnie Skok przez płot. To jest taka bajka i tam jest opos, który jest tam jakimś pobocznym bohaterem, to nie jest główna postać. Ale on udaje, że zdycha, bo zobaczył człowieka, cała jakaś tam historia wokół i on właśnie nagle tak się położył i robił taką scenę i coś tam mówił, że idę w stronę światła, coś tam, umieram, widzę jasność i tak dalej. I zwykle właśnie, kiedy jest tak nagle zapalenie światła, mi się żyło mi na to. Nie wiem, po co to powiedziałam, może ktoś z was też lubi Skok przez płot. Rozdanie.
rozdanie, bo to właśnie chciałam pokazać od początku. Co tutaj mamy? Naszykowałam wam już wszystko. Cały ten zestaw trafia do jednej osoby. Może na kolejnych vlogmasach też będę wam robiła więcej takich rozdań, jak wam się spodoba to. Jest dużo lakierów, wszystkie z nowej kolekcji Vibo i Lovely. To są takie sylwestrowe, świąteczne, zobaczcie, z brokacikami i tak dalej. No i oprócz tego maskara Maybelline Lash Sensational, jedna z moich ulubionych. No i kurczę, najprostsze zasady jakieś zrobimy. Like pod tym filmem, pod tym vlogmasem czwartym, subskrypcja kanału Klatex Vlog, komentarz pod tym filmem, najlepiej ze swoją nazwą na Instagramie, no i followujcie mnie na Instagramie, ja posprawdzam, czy to wszystko jest spełnione, i jeśli będzie, no to z tych wszystkich osób, które wezmą udział w rozdaniu, po prostu wybiorę zwycięzcę. No i na sam koniec było rozdanie, ja już się z wami żegnam, dzięki bardzo za tego vlogmasa i do zobaczenia. Pa, pa!